Jest środa, 20 marca, tu Business Update, poranny przegląd najważniejszych informacji biznesowych. Business Update. Zacznij dzień z przewagą. WIG 20 wczoraj spadło ponad 0,5%, WIG spadło 0,4%. Wśród blue chipów najwięcej traciły cyfrowy Polsat 3% i LPP 2,5%. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje wzrost Action o prawie 13%. To po ogłoszeniu wezwania z proponowaną ceną na poziomie 35 zł. We wtorek główne pary walutowe utrzymały poziom po poniedziałkowej zwyżce. Za dolara płacono 3,98 zł, a za euro 4,32. Cena ropy wzrosła do 83 dolarów za baryłkę WTI i 87 dolarów za baryłkę Brent. Gospodarka i makroekonomia. Rząd przyjął projekt dotyczący urlopu od składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców. Samozatrudnieni i zatrudniający do 9 osób będą mogli liczyć na miesiąc w ciągu roku, kiedy nie będą musieli płacić składki ZUS-owskiej, pomijając składkę zdrowotną. Premier Donald Tusk podczas wczorajszej konferencji dokonał też kilku innych ogłoszeń. Jak zapowiedział, rząd wróci do 60 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku w 2025 roku, ale na pewno w tej kadencji taka zmiana wejdzie w życie. Wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa NBP jest gotowy i zostanie złożony w najbliższych dniach, zapowiedział także szef rządu. Prezesowi NBP zarzucane jest m.in. zaangażowanie w działalność polityczną przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, a także wprowadzenie w błąd co do wyników finansowych Banku Centralnego za 2023 rok. Rząd poinformował, że z powodu przeludnienia więzień planuje przedterminowo zwolnić około 20 tysięcy więźniów w bieżącej kadencji. Łącznie w Polsce osadzonych jest około 75 tysięcy osób. Pierwsze takie zwolnienia już miały miejsce. Według rządu przyczyną przeludnienia jest surowość prawa i polityka poprzedniego rządu polegająca na karaniu więzieniem za wszystkie przestępstwa. Do końca stycznia udało się zlikwidować 580 10-osobowych cel w Polsce, które były przepełnione, z 14 do 16 osób w jednej celi, a w skrajnych przypadkach w takiej celi było nawet 18 osób. Ukraina planuje budowę dużego terminalu przeładunkowego dla pociągów i ciężarówek na granicy z Rumunią w miejscowości Chlyboka. Terminal będzie przystosowany do obsługi pociągów o ukraińskim rozstawie szyn oraz standardowym europejskim rozstawie szyn. Zdolność przetwarzania terminalu wyniesie 1000 ton ładunków na godzinę. Dzięki temu terminalowi Ukraina będzie mogła omijać Polskę. Komisja Europejska planuje dopuścić do ruchu pojazdy o wadze 44 ton. Może to skutkować utratą 20% ładunków przez przewoźników kolejowych i firmy logistyczne. Bank Japonii kończy jedyny na świecie system ujemnych stóp procentowych w historycznym posunięciu, rezygnując z kontroli krzywej dochodowości. Bank podniósł krótkoterminowe stopy procentowe od 0% do 0,1% z minus 0,1%. Była to pierwsza podwyżka od 2007 roku. W ciągu ostatniego tygodnia dolar podrożał w stosunku do jena o ponad 5%. Informacje biznesowe. Nowa firma Macieja Bolczewskiego, Klub Zabawkowy, to wypożyczalnia zabawek działająca w modelu abonamentowym, donosi Puls Biznesu. Startup zdobył już wsparcie inwestorów na łączną kwotę około 900 tysięcy złotych, a celem jest dalszy rozwój biznesu i udowodnienie skuteczności modelu abonamentowego, który pozwala na elastyczne korzystanie z bogatej oferty zabawek dla dzieci. Zmiany kadrowe w spółkach Skarbu Państwa. Rada Nadzorcza Spółki Restrukturyzacji Kopalń powołała na stanowisko prezesa zarządu Jarosława Wieszołka. Natomiast Rada Nadzorcza Polskich Portów Lotniczych powołała na stanowisko prezesa Andrzeja Ilkowa. Zmiana również w grupie Azoty. Tam jeszcze walka o fotel prezesa trwa. Do grona dwóch najbardziej prawdopodobnych kandydatów na to stanowisko należą Krzysztof Kołodziejczyk oraz Adam Leszkiewicz, donosi Puls Biznesu. Natomiast Rada Nadzorcza Totalizatora Sportowego powołała na stanowisko prezesa zarządu Rafała Krzemienia. W Warszawie obok fabryki czekolady Wedla na Kamionku budowane jest Muzeum Czekolady, Laboratorium Badań i Rozwoju oraz Manufaktura na powierzchni 8000 m2, które będą przypominać wielką tabliczkę czekolady i opowiadać historię rodziny Wedlów.
Planowane interaktywne wystawy pozwolą zwiedzającym poznać proces produkcji czekolady, angażując przy tym w szczególności zmysł zapachu. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Firmy Flying Bisons i FDC w lutym dokonały fuzji. Flying Bisons stało się większościowym udziałowcem FDC. Obie firmy będą kontynuować działalność pod własnymi brandami. Zgodnie z raportem Antal i NCBR, największym zagrożeniem dla finansowania nowych firm jest pozyskanie środków na inwestycje i działania operacyjne. Jako najważniejsze źródła finansowania wskazano granty i dotacje, to w 90% przypadków. Prawo i podatki. Prokurator generalny Adam Bodnar cofnął wniosek o uchylenie immunitetu prezesowi NIK Marianowi Banasiowi. Jego zdaniem śledztwo trwające od 2019 roku wymaga uzupełnienia materiału dowodowego. Zdaniem śledczych Marian Banaś miał w deklaracjach podatkowych za lata 2015-2020 zaniżać przychody z dzierżawy krakowskiej kamienicy. Według prokuratury naraziło to Skarb Państwa na utratę ponad 50 tysięcy złotych. Ministerstwo Finansów poinformowało, że trwają prace nad zmianami pozwalającymi opodatkować akcyzą wyroby, w których nie ma tytoniu, ale jest nikotyna. W ustawie o podatku akcyzowym miałyby się pojawić dwie nowe definicje: saszetek nikotynowych oraz innych wyrobów nikotynowych. Nowelizacja miałaby wejść w życie wraz z początkiem przyszłego roku. Komisja Europejska przyjęła zestaw zaleceń dotyczących zwalczania podrabiania towarów zarówno w internecie, jak i poza nim oraz w celu poprawy egzekwowania praw własności intelektualnej. Zalecenia skupiają się na współpracy między posiadaczami praw, dostawcami usług i organami ścigania. Komisja zapowiedziała, że wraz z EUIPO będzie ściśle monitorować skutki i wdrażanie nowych regulacji. Trzy fundusze hedgingowe pozwały amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w związku z nowymi przepisami dotyczącymi rynku papierów skarbowych. Fundusze argumentują, że regulacje niesprawiedliwie zakwalifikują ich członków jako dealerów. Status dealera wymaga posiadania dodatkowego kapitału i zgłaszania większej liczby transakcji na rynku. Zdaniem powodów SEC nie ma podstaw do przyjęcia nowych przepisów i nie wzięła pod uwagę ekonomicznych konsekwencji swoich działań. Dane i badania rynkowe. 55% badanych firm wyraża gotowość do korzystania ze sztucznej inteligencji, wynika z raportu Barometr Polskiego Rynku Pracy. 37% firm zwolniła co najmniej jedną osobę po wdrożeniu robotyzacji lub sztucznej inteligencji w ostatnim roku, informuje Personal Service. 1 054 000 nowych pożyczek, co oznacza wzrost o ponad 250% rok do roku, udzieliły w lutym firmy pożyczkowe, poinformowało BIK. Wartość tych pożyczek to ponad 1,5 miliarda złotych. Ponad 55% badanych Polaków oczekuje zaostrzonej walki cenowej pomiędzy dyskontami, by móc jak najtaniej zrobić tegoroczne świąteczne zakupy, wynika z badania UCE Research. Do 28% wzrósł odsetek firm z branży budowlanej spodziewających się zwiększenia sprzedaży, wynika z badania EFL. Do 16% wzrósł odsetek podmiotów spodziewających się wzrostu inwestycji. O 3% rok do roku spadły ceny materiałów budowlanych w lutym, poinformowały PSB. 66% respondentów opowiedziało się za wprowadzeniem 4-dniowego tygodnia pracy, wynika z badania przeprowadzonego przez Click Meeting. Polska jest piątym pod względem wielkości i najszybciej rozwijającym się rynkiem leasingu w Unii Europejskiej, oceniają eksperci. Problemem pozostają bariery regulacyjne. 59% Europejczyków korzystało w 2023 roku z sieci społecznościowych, poinformował we wtorek Eurostat. To tyle w tym wydaniu podcastu Business Update. Więcej informacji w naszej prasówce, można się na nią zapisać niezmiennie na businessupdate.pl. Dziękujemy, do usłyszenia.